Monika Andrzejczak, dzień dobry Państwu. Czy ktoś szuka gorącego lata? Jest, a właściwie będzie, wraca. I to w całym kraju, ale wraz z tym gorącym powietrzem wrócą też burze i to już dzisiaj w wielu regionach popada i zagrzmi. No to zaczynamy. Proszę, spójrzmy na pogodową mapę. W wielu regionach Polski pojawią się deszczowo-burzowe chmury. Najszybciej odczują to mieszkańcy Pomorza Zachodniego, bo tam już około południa zaczną się pojawiać deszczowe, a może i burzowe chmury. Natomiast potem będą się rozwijały nad Pomorzem, nad wschodnią częścią Pomorza, nad Kujawami, Wielkopolską i Dolnym Śląskiem, a po południu te chmury z deszczem i burzami dotrą też do centrum Polski. Prawdopodobnie do końca dnia sucha i słoneczna pogoda utrzyma się na wschodnich krańcach Podlasia, Roztocza, na Podkarpaciu i w Małopolsce. Tam też raczej dzisiaj nie powinno być opadów ani burz. W tych miejscach, gdzie burze będą przechodzić, punktowo mogą przynieść bardzo intensywny deszcz. Synoptycy mówią o lokalnych opadach nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Te burze mogą też przynosić grad i porywy wiatru, nawet do około 80 km na godzinę. Temperatura wysoka, bo wiatr z kierunków południowych. Na północy kraju 23-24 stopnie, w centralnych regionach do 26, a najcieplej ma być w południowych województwach, tam nawet 27-28 stopni. To jest oczywiście temperatura prognozowana w cieniu, w słońcu będzie nam jeszcze cieplej. Dużo słońca także w Karpatach, natomiast w Karkonoszach mogą się pojawić dzisiaj przelotne opady deszczu, ale dopiero w drugiej części dnia. Na najwyższych górskich szczytach dzisiaj najwyżej może do 14-15 stopni. Ciśnienie ze spadkiem. Na warszawskich barometrach wczesnym popołudniem zobaczymy 1003 hektopaskale. Mamy szansę jeszcze zobaczyć, co przyniesie jutro. Bardzo proszę. Spokojniej powinno być w zachodnich regionach, bo bez burz, dużo słońca i przyjemna letnia temperatura do 25 stopni. Natomiast nad pozostałymi regionami będą się pojawiać przelotne opady deszczu i burze. Mowa o Kaszubach, Warmii, Mazurach, Podlasiu, Kujawach, o Mazowszu, regionie łódzkim i Lubelszczyźnie. Prawdopodobnie popada też na Górnym Śląsku, natomiast spokojnie powinno być też w Małopolsce i na Podkarpaciu. Silniejszy wiatr poczujemy na wybrzeżu. Cieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich do 27 stopni. Z każdym kolejnym dniem synoptycy mówią o coraz wyższej temperaturze. W weekend upał, który może nawet przekroczyć 30 stopni. Będziemy wracać do tych prognoz. My się spotkamy przed 11 jeszcze. Do zobaczenia.